Cześć. 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 Słuchaj, Wiktorię Hotel Sofitel znasz od podszewki podobno. Skąd wiesz? No nie wiem, tak się dowiedziałem przed chwilą. Tak. Znam nie pod hasłem Sofitel, tylko Wiktoria Rasowa, oldschoolowa Wiktoria, o której krążą legendy miejskie, środowiskowe i tak dalej. A ja poznałem jako berbeć, tutaj biegałem. W sumie to w hotelu Wiktoria była, rozpoczęła się moja przygoda. W dużym skrócie, jako dziecko pracowników hotelu Wiktoria, takie były czasy, że pracodawca zapewniał pociechom swoim pracownikom różne takie, nie wiem, tam atrakcje. Bombonierki, pomarańcze się dawało na Boże Narodzenie, a w karnawale był bal. I podczas jednego z tych bali była ciotka Klotka, czasy tiktaka, nie wiem, tak. To właśnie była ciotka Klotka. Ciocia Klocia. Była Krzysiu i koniec końców po takim balu naszła mnie ochota, żebym chciał coś iść w tym kierunku. I wtedy pamiętam, że moja mama, pozdrawiam serdecznie mamusiu, poszła i zapytała co, jak się robi, gdzie. I no i tak wylądowałem później na Łazienkowskiej, w Fasolkach. Nie w Legii, tylko w Fasolkach. W Fasolkach? Tak. I tam zacząłeś swoją karierę. Czym jest kariera? Przygodę, tak bym to określił, że to jako dziecko, które miało dużą ilość energii, rodzice się chcieli mnie po prostu pozbyć z domu, żebym nie rozsadzał swojego pokoju, to mnie wysyłali na takie zajęcia właśnie i... Uważasz się trochę za leniucha, czy za pracowitego aktora? Ja sam? No. Ja sam zawsze będę się czuł niedowartościowany, że mogłem ten czas inaczej wykorzystać, że mogłem jeszcze więcej zrobić. Aczkolwiek teraz zwolniłem znacznie bardziej. No to co robiłeś przez ostatnie 3 dni? Przez ostatnie 3 dni? Akurat ostatnie 4 dni spędziłem w pięknych okolicznościach przyrody w Kieleckim, w okolicach właśnie tamtej części Polski, urodziny swojej dziewczyny. Czyli sielankowo bardzo? Sielankowo, biesiadnie, w stylu włoskim bym powiedział. Naprawdę? W sensie jedzenie. W pięknym plenerze, dyskusje na wszelkie tematy, od sztuki. Lubisz się tak oderwać od tych zwykłych działań? No tak, znaczy tak mi się wydaje, że to chyba z czasem mi się pojawiło, że tak nie trzeba biegać i nie każda impreza musi się odbyć z moim skromnym udziałem. Można sobie wyjechać pod gruszę i posiedzieć. A jak jest z balangowaniem w świecie aktorskim? Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem, bo nigdy nie uważałem się za balangowicza. A poza tym od 2-3 lat tak troszeczkę się wycofałem, szczególnie teraz ostatni okres, kiedy mi się tam, że tak powiem, obowiązki rodzinne pojawiły, to stwierdziłem, że... Znaczy to jest niesamowite, że się zmienia pojęcie czasu, że warto spędzić czas z berbeciem niż iść na imprezę. Ja wiem, że to banalne, bo wielu jest ojców, dokładnie. Ale to jest chyba przeżycie jedyne w swoim rodzaju, co? Tak. Znaczy nie wiem, co mam powiedzieć. Dla normalnego człowieka, prawda? Znaczy, powiem ci tak, że to się zmienia, punkt siedzenia zmienia punkt widzenia, no bo właśnie. Jak się ze znajomymi spotykałem, którym się urodziło dziecko i na przykład była coś tam gadka o umownej kupie, a opatrz zrobiło kupę, super, sukces, to takie było... O czym oni mówią? Okej, grubo, ale jak się jest po tej stronie barykady, to wiem, o czym była mowa wtedy i się zaczynam sam, teraz się śmieję często sam z siebie, że wtedy byłem taki... Chojrak. Tak, dokładnie. A słuchaj, zmieniałeś już pieluchy? To tak, byś mnie zapytał, czy będąc nad morzem już kąpałem się w morzu. A znam takich, co się nie kąpią. Okej. Nie, no czy dla mnie to jest jakaś taka naturalna kolej rzeczy. I żona ci pozwala na to. Z miłą chęcią. Bo też znam żony, które nie pozwalają na to. O matko boska. Nie, no to z miłą chęcią sam wyrywałem pieluchy, bo to ciekawe doświadczenie. Uh-huh. A poza tym to jest... Naturalne, nie? No właśnie, tak bym się zastanawiał, czy coś bym mądrego powiedział, no nie. Ale no bo... mam kolegów, którzy nigdy tego nie robili. Ja też mam kolegów. Pytam, wiesz. Znaczy nie, no to ja z miłą chęcią, bez przymusu, tak. Tak. Fachowo utytułałem się w tych zapachach i w tych rzeczach i sprawiło mi to niebywałą frajdę i no i się pojawi nowy temat, wiesz, wieczorem, kiedy już dziecko pójdzie spać, możesz, jest o czym porozmawiać z partnerką, z małżonką, jak ktoś ma i w sensie można pogadać właśnie o kupie. O kupie, nie? Mhm, dziecka. Tak, teraz? Ale nie o tym chciałem, tak. Nie, właśnie. Jeszcze właśnie powiedz mi, co u ciebie słychać w wakacje, jak wyglądają wakacje?
Bardzo depresyjnie. O, widzisz. Tak, bardzo depresyjnie. Brak pracy? Nie, raczej coś takiego się pojawiło, depresja poporodowa, czyli się pokończyły mi pewne projekty i akurat to się tak skumulowało wszystko na raz w jednym czasie. Właśnie to był czerwiec, że pożegnałem się z tytułem, który grałem 6 lat w jednym teatrze, z tytułem, który grałem też ładnych parędziesiąt razy i też skończyłem zdjęcia do filmu. I do tak wszystko się naraz. No właśnie nie wiem, czy ja mogę powiedzieć, bo to jest tak dziwna sytuacja. To nie jest film polski. No. Film w języku, którym nie mówię, a dzieje się na Ukrainie. Ale dlaczego nie mogę powiedzieć, bo też nie wiem w końcu, czy mogę powiedzieć już, czy nie mogę. Jakby jakieś zobacz, jakie to dzisiaj są cenzury. Są takie, no o, właśnie. No, tak, wewnętrzne. Ale fajna była przygoda. Kiedy film zobaczymy w kinach? Wiesz już? Tak, 2020 rok, okay. 16 stycznia, ale no nie w kinach polskich. Nie w Polski? Nie w Polski, bo to nie polskie. U naszych kamratów ze wschodniej granicy. Tak. Czyli rozumiem, że na Ukrainie. Tak. Film, fajna, ciekawa przygoda i trwało sobie to... Ale grasz w różnych rzeczach. Teraz będziesz jechał na festiwal filmowy do Gdyni. Tak, dowiedziałem się dwa dni temu. Słyszałem, że na ulicy będziesz mieszkał. Tak, taki komunikat, ale nie wiem, kiedy zostanie to wyemitowane, że może ktoś by mnie przygarnął w Gdyni, w Gdańsku. Nie, no, dopiero zaczynam badać temat i jest ciężko, że tak powiem. Tak duży jest festiwal, tak cieszę się dużym powodzeniem, że dowiedziawszy się na ostatnią chwilę, no muszę tam kombinować sobie, ale lubię takie sprawy organizacyjne. A z jakim filmem tam jedziesz? Jedę z filmem Adwokat Piotra Gołębiewskiego. Film niezależny, film pełnometrażowy o tematyce prawniczej. To może być bardzo ciekawe, tak jak thriller prawniczy amerykański. No właśnie, wiesz co, jak gadaliśmy z Piotkiem przed zdjęciami, które były 2 lata temu, no. Zaczęły się 2 lata temu, tak powiem, bo film był długi, miał okres zdjęciowy, że właśnie Piotrek chciał, żeby to było, może nie thriller, ale w sensie kino, jakby to określić, kino, tematyczne, że w sensie pokazujące, że coś takiego się dzieje i na pewno nie komedia, na pewno nie żaden kryminał, a więc no tak... Ty grasz adwokata? Tak. Tak, uciekłem z lata temu z serialu, gdzie grałem adwokata, no prawnika i wróciłem. Teraz w filmie gram adwokat adwokata. Wrócił. Czy to będzie coś w rodzaju adwokata diabła? Chciałbym, powiem szczerze. Tak? No, tak. Byłeś na tyle cyniczny? Nie, ale to jakby ten film, scenariusz nie pozwalał akurat mojej postaci być takim adwokatem diabła, ale kurczę, spotkać się z Alem Pacino. Tak, albo takim polskim jakimś Alem Pacino i taki mieć temat, że można byłoby odjechać trochę od rzeczywistości takiej, powiem w sensie masłomaślane rzeczywistości realnej, żeby coś było bardziej abstrakcyjne, finezyjne, z ponętnymi kobietami, które są wysłannikami diabła i jeszcze film jest o czymś, co się opowiada. No nie wiem, czy coś widziałeś takiego w ostatnim czasie? Nie. W ostatnim kinie? No właśnie. Nie. Dawno nie widziałem, a chętnie bym zobaczył. Nawet w polskim wydaniu. Właśnie mi tak przyszło do głowy, czy człowiek zdaje sobie sprawę jako aktor, oczywiście światowego formatu, taki Al Pacino pewnie i tak, że ma ogromny wpływ na rzeczywistość. No, ale to chyba jest... Na zachowania nawet. Wydaje mi się, że on jest, ten aktor jest takim końcówką tego układu pokarmowego, bo chyba się wszystko zaczyna od pomysłu i scenariusza. I odwagi później producenckiej, że ktoś na przykład, ja się tak zastanawiam, czy by ktoś wziął, przeniósł, adwokat diabła, który to jest rocznik, 2000 czy 90 któreś lata, nie? No. I to mamy 20 powiedzmy lat. Tak. I czy gdyby ktoś w Polsce przyszedł z takim scenariuszem, nawet niech będzie kopiuj i wklej. No. I zakładając, że taki film nie powstał, czy ktoś by się u nas w Polsce odważył zrobić coś takiego? Czesi mają takie filmy. Tak? Tak mi się wydaje. Udawanie tak mocne. Czeskiego kina. Wiesz co, ja lubię animację czeską, Jana Schwankmajera.
Okay. To jest dla mnie wielki artysta i w animacji na przykład potrafią zrobić takie rzeczy spektakularne, które... Ale to animacje poklatkowe mówisz, takie tak. A widziałeś Otika? Nie pamiętam, przepraszam, reżysera. Nie widziałem Otika. Horror, czeski horror. A, widzisz. Ale polecam, naprawdę. Jest tam wykorzystanie, to się to nazywa szkoła czeska, a ta tak, poklatkowa. Tak, tak, tak. I to nie jest plastelina, po części jest tam plastelinowe. Jest plastelinowy. Jest. Bo to jest uczeń Schwantmajera. Okej. Okay. Okej, okay. A ten film jest... horrorem. Oglądałem lata temu, on już ma lekką brodę, ale można się przestraszyć i to jeszcze no, zakładając, że ktoś, może komuś się nie podobać ta forma i będzie się śmiał z tego, ale ten film powoduje, że można się przestraszyć. A w ogóle bardzo lubię czeskie kino, bardzo szanuję pracę Petra Zelenki. I się tutaj mogę pochwalić, że poznałem Petra Zelenkę właśnie. A istnieje coś takiego jak polskie kino w tej chwili? Jak ty to... Jak sądzisz? Bo jest Vega z jednej strony, z drugiej Smarzowski. Mhm. Znaczy jest. No, z miłą chęcią chodzę, oglądam, nadrabiam zaległości na różnego rodzaju platformach streamingowych. Chyba jest, nie? Chyba jest, coś się zaczęło fajnego. Tylko, że jedna rzecz mnie boli, ja jestem małym pikusiem w całym tym worku, że wszystko jest wrzucane właśnie do jednego worka, że nie wiem, wspomniany, można lubić bądź nie lubić Patryka Wegi, ale jest rzucany i na przykład, ale on nie jest, nie wiem, panem Tadeuszem Wajdy. Jest takie, ale moment, chwila, to jest zupełnie inny kaliber, inny format, inny smak kina. To tak jakby zestawić też Wojtka Smarzowskiego kino znowu z Patrykiem Wegą, no to dwa zupełnie inne bieguny. To mi, tak powiedzmy, znaczy nie przeszkadza. Znaczy, taka skrajność? Tak, że to jest taki, znaczy skrajność polegająca na tym, że jest wrzucane wszystko do jednego worka. I no nie, bo tam Petr, nie wiem, Wega nie porusza czegoś tam w sensie, no ale no nie musi poruszać. Może jeżeli idzie, ogląda jego filmy, nie wiem, ileś tam milionów ludzi, no może nie w kinach, ale ogólnie później tak jak było to tam z, chyba z Schumaxem, że mniejsze bądź większe miał sukcesy. Są ludzie, którzy chcą oglądać jego kino, to czemu im tego zabraniać zabraniać? Nie mnie oceniać. Tak samo ktoś chciałby sobie obejrzeć kino klasyczne, polskie, powiedzmy, bo mam na myśli, nie wiem, filmy pana Zanussiego. Proszę bardzo, jeżeli ktoś nie kupuje i powie że zbyt, nie wiem... A powiedz mi, łatwiej zagrać dobry czy zły charakter? Według ciebie. Czy to jest głupie pytanie może, ale... Nie ma głupich pytań. Nie ma głupich pytań. To w szkole się dowiedziałem, że próbowano mi mówić, że... Jak zadawałem jakieś pytanie jako młody narybek, adept w zasadzie, ale dlaczego ja to mam robić? I słyszałem od pani profesora, ale to jest głupie pytanie. Zastanów się i zadaję jeszcze raz. Czyli więc dochodzę do wniosku, że nie ma głupich pytań, że właśnie po to są pytania, żeby uzyskać się odpowiedź, żeby zmusić. Ale dobry czy zły charakter, tak? Bo był taki aktor Omar Sharif, który odmawiał wszystkich złych ról, złych charakterów. Zawsze tylko grał dobre. I dlatego tak się zastanawiam. Ja nie rozdzielam, nie rozdzielam. Zawsze widzę w każdej złym bohaterze widzę coś dobrego. O. W dobrym coś złego. Jakby wiem, że to może taki jakiś banał. Ale to jest fajne, bo tak jest w rzeczywistości przecież. Chyba tak mi się wydaje. No to tak samo jak mamy znowu a propos skrajności w kinie, że jeżeli ktoś pokaże, nie wiem, Polaka, ale podczas II wojny światowej, czyli temat momentami mam wrażenie, że cały czas tabu, ale on będzie zły. No to tak nie może być. Albo Niemca, który coś pomoże, to też nie może być. Przecież ten Niemiec, czy nie Niemiec, ten faszysta, który wszedł, to on musi być do cna zły, on nie może mieć nic dobrego. I tak, to mi powiedzmy bardziej przeszkadza i zawsze zastanawia w polskim kinie, jeżeli można powiedzieć. No to słuchaj, życzę ci, żebyś kiedyś zagrał dobrego SS-mana. Dziękuję.